Moja prezentacja jest mniej skierowana do osób, które poszukują dopiero pracy jako UX designerzy, bardziej do osób, które rozpoczynają swoją przygodę i już działają w jakiś sposób w branży. Ale jeśli poszukujecie, to na pewno nie są to rady, które gdzieś wam się w niczym nie przydadzą. Na pewno też, jakbym wiedział o tym na początku mojej kariery, to też jakoś włączyłbym to sobie do całego tutaj zasobu mojej wiedzy, który później mi się przydał w dalszej pracy. Kilka słów o mnie. Jestem UX designerem i analitykiem biznesowym w lubelskim Software House Industry. Niedługo w 300 Devs, wydzielamy sobie to jako osobną spółkę. Pracuję już ponad 4,5 roku jako software house, no to praca projektowa, mnóstwo projektów. Ja sam w mniejszym albo w większym stopniu przemieliłem, myślę, że 100 spokojnie, bliżej może 200 nawet będzie, z czego 4 takie naprawdę bardzo duże. Więc zajmuję się na co dzień projektowaniem systemów, wdrażaniem ich do klientów, cały czas optymalizacją. Dużo tego się dzieje na bieżąco. I o czym będę chciał dzisiaj opowiedzieć? Przede wszystkim zwrócić waszą uwagę na to, że jako UX designerzy projektujemy doświadczenia użytkownika. Na doświadczenie użytkownika nie wpływają tak naprawdę tylko to, jak system wygląda i w jaki sposób wchodzimy z nim w różne interakcje, ale także to, jak działa. Ponieważ wydaje mi się, że w dyskusji jest to często gdzieś tam pomijane, a na pewno dało mi bardzo dużo doświadczeń, informację taką, że jest to wręcz kluczowa rzecz dla tego, żeby system rzeczywiście spełniał swoje zadania, korzystanie z niego było rzeczywiście dla użytkownika przyjemne. No ale od początku, tak, ustalmy sobie jakieś pojęcia, mamy naszego użytkownika, no i on wchodzi sobie w interakcję z naszym systemem. Mamy tutaj porównane to do góry lodowej, jest najlepsze, myślę, porównanie. Tak, to co widzimy na wierzchu frontend, czyli wszystkie te technologie, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję, interfejsy i tak dalej. No i backend, wszystko to, co dzieje się pod spodem, to czego nie widać. Proporcja jest, myślę, całkiem tutaj adekwatna. Frontu jest jakaś tam cząstka, backendu natomiast jest całkiem sporo. Kiedy będę mówił o tych technologiach, z którymi ja współpracowałem, no to ja mam przede wszystkim doświadczenie w aplikacjach webowych, więc na froncie od jakichś czystych HTML i JS-ów poprzez Angulara na technologiach androidowych, iOS-ach kończąc. Natomiast backendowo, no to przede wszystkim współpracowałem z PHP-owcami, Pythonowcami i z nimi mam największe doświadczenia. W związku z tym, jeśli będę mówił w trakcie prezentacji o tym, że dogadywałem coś z backendem, to zazwyczaj byli to właśnie albo PHP-owcy, albo Pythoniarze. Ale od początku, tak? Badania użyteczności, to w jaki sposób my podejmujemy decyzję o tym, jak zaprojektujemy system, w jaki sposób przygotujemy nasze interfejsy, w jaki sposób przeprowadzimy użytkownika przez jakiś proces, oparte są o metodologię badań społecznych. Dlaczego? Dlatego, że użytkownikami zazwyczaj są jednak ludzie, więc musimy badać tych ludzi. I niezależnie od tego, czy będą to badania jakościowe, tak, jakieś wywiady, obserwacje, czy badania czysto ilościowe, które będziemy brali jakieś metryki, sprawdzali, ile mamy tam kliknięć, ile mamy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, wciąż badamy ludzi. No, a badania w metodologii, jakby metodologia badań społecznych zakłada to, że my obserwujemy pewien wycinek rzeczywistości. Na to, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym produktem, będzie miał wpływ bardzo dużo czynników i my wydzielamy sobie oczywiście jakieś czynniki, na które my szczególną wagę zwracamy, tak? W jaki sposób, dlaczego powiemy później, że nasz produkt jest miodny w użyciu. Jednak na to, w jaki sposób ten użytkownik będzie sobie wchodził w te interakcje, wpływ ma nie tylko to, jak
jak jakby to działa, w jaki sposób sobie z tym jakoś tam interaktuje ten nasz użytkownik, ale także masa zmiennych, na które my nie mamy wpływu, czyli to, czy jest wyspany, czy ma dobry humor, czy ma wysokie ciśnienie, czy pił kawę, jest tego mnóstwo. W badaniach społecznych sobie to eliminujemy bardzo dużymi grupami. W badaniach UX-owych zwykle nie ma na to jednak budżetu, tak? Więc musimy sobie brać pewne uproszczenia, pewnymi heurystykami się tutaj posługiwać. I tak naprawdę w naszej pracy jako projektanci my zaprzęgamy tą metodykę badań społecznych w służbie procesu projektowego. Tak, mamy tutaj Double Diamond, w ramach którego sobie tutaj odkrywamy te wszystkie nasze potrzeby, projektujemy sobie to i proces nam się tutaj zamyka. W związku z tym my korzystamy z tej wiedzy, korzystamy sobie z tych informacji o tym, że mamy informacje na temat naszych użytkowników, w jaki sposób wchodzą w te interakcje i potem podejmujemy sobie nasze decyzje projektowe, które przekuwamy w interfejsy. Czy to dobrze? Jak najbardziej. Fajnie to wygląda, fajnie się potem o tym czyta, mamy jakieś case study na Behance, na Dribblu, gdziekolwiek, na jakichś naszych blogach firmowych, osobistych, gdzie opowiadamy o tym, w jaki to sposób wprowadzone przez nas zmiany w interfejsach wpłynęły czy to na revenue spółki, tak, czy na to, że procesy były wykonywane o wiele efektywniej. I tutaj zderzamy się jakby z tym, że bardzo często jako projektanci przykuwamy bardzo dużą wagę do wyglądu, do designu, tak? Czyli do tego, jak to wygląda, z czym, czy jak to się prezentuje. I porównałbym to teraz być może do jakiegoś takiego innej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że mamy sobie dobrać samochód. No to z czym będziemy wchodzić w największą ilość interakcji? No oczywiście z interfejsem. W przypadku samochodu będzie to na przykład wnętrze i też będziemy sobie zadawać pytanie, czy jest ergonomiczne, czy jest estetyczne, czy przyciski są rozłożone w sposób jakiś taki rozsądny. Analogicznie będzie to się zachowywało w przypadku naszych interfejsów, tak? Czyli rzeczywiście musimy zwracać na to uwagę. Ale czy podejmując decyzję o tym, że mamy się przemieścić z punktu A do punktu B, wykonać jakieś zadanie, zdecydujemy się na samochód, który jest wspaniale zaprojektowany, wspaniale wykonany, super ergonomiczny, ale nie ma silnika, czy na taki, który rzeczywiście silnik ma i nas przewiezie z miejsca na miejsce, tak? Możemy sobie wybrać. My point is... tutaj poprę się zdaniem Jakuba Nielsena, że estetyka jest tylko jedną ze składowych experience'u, jest tylko jedną ze składowych tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym rozwiązaniem i nie wchodzi, nie korzysta z naszego rozwiązania po to, żeby doznać jakieś tutaj objawienia, oświecenia. Nie projektujemy zazwyczaj strony, czy nie projektujemy muzeum sztuki, czy galerii sztuki, no chyba, że nią jest, ale wciąż ludzie korzystają z naszych rozwiązań to get job done, żeby coś zrobić. A żeby to się zadziało, to musimy brać pod uwagę także silnik, czyli to, w jaki sposób to działa, a nie tylko w jaki sposób to wygląda. I mieć to zawsze z tyłu głowy, kiedy pracujemy w jakimś projekcie, kiedy go dopiero wdrażamy, kiedy go wymyślamy, ale także kiedy go oczywiście rozwijamy i w trakcie całego cyklu życia produktu. W jaki sposób w praktyce się to przekłada? W jaki sposób tutaj jakby współpraca z backendowcami dla projektanta może zostać zaprezentowana? Już przechodzę do przykładu. Jednym z naszych klientów była firma, która zajmowała się resellingiem ubrań. Tam był bardzo długi, skomplikowany proces logistyczny, w którym czas był kluczowy. Minutowe nawet przestoje powodowały bardzo kosztowne później zatory na kolejnych etapach. W związku z tym my musieliśmy optymalizować czasowo absolutnie każdy możliwy proces. Oczywiście sprowadzało się to do tego, że wiele z takich kluczowych ekranów iterowaliśmy wielokrotnie, sprawdzaliśmy sobie z użytkownikami, ale szukaliśmy cały czas takich procesów, na których mogliśmy sobie ten proces optymalizować, coraz bardziej przyspieszać. Mamy tutaj ekran logowania, tak? Na froncie nie dzieje się tutaj za bardzo nic ciekawego. No mamy jakieś inputy, jakieś labelki. Sam proces no, jest bardzo prosty. Musimy
podać systemowi jakieś informacje, które on sobie zweryfikuje i powie nam, czy mamy dostęp do dalszych treści, czy nie. No i nasi użytkownicy to musieli oczywiście każdy dzień, to było rozwiązanie takie czysto produkcyjne, więc oni po prostu na nim działali, żeby w ogóle móc pracować. W związku z czym musieli każdy dzień rozpoczynać od zalogowania się w takim systemie. No, wydawałoby się, że czynność trywialna, jednak że przy grupie użytkowników, szczególnie takich, którzy mało mają do czynienia jednak z jakimiś takimi produktami cyfrowymi, powodowało to pewne problemy, tak? Literówka w haśle, problem w loginie, jakiekolwiek tutaj sobie możemy wziąć przykłady. Dodajmy do tego, że oni jeszcze w ogóle pracowali często w rękawiczkach, tak? Masakra, bo na urządzeniach mobilnych to się wszystko działo. W związku z tym proces logowania potrafił nawet zająć do 5 minut, kiedy ktoś próbował się 4 razy zalogować, zgubił hasło albo w ogóle nie wiedział, co tam się dzieje. I dopiero w momencie, w którym my sobie zdaliśmy sprawę, i to było na spotkaniu takim czysto technicznym z teamem deweloperskim, że użytkownicy bardzo dużo działają na kodach kreskowych, tak? Czyli mamy tam jakąś informację zaszytą w postaci kodu kreskowego i ja rzuciłem tylko, czy jesteśmy w stanie logowanie zrobić kodem kreskowym. Zaczęli grzebać w bazie, posprawdzali, jak najbardziej dało się to zrobić. W związku z czym wymagało to podpięcia kilku zmiennych do tokena, który był tam generowany, potem stworzyć z tego kod kreskowy. Te kody kreskowe podrukowaliśmy, przykleiliśmy do kart magnetycznych, bez których użytkownicy by nie weszli nawet na teren budynku. I przy pomocy tych kodów kreskowych, skanerami, które były przy tych urządzeniach, po prostu zaczęli się logować. W momencie, w którym jakby wdrożyliśmy to rozwiązanie, na froncie znów nie zadziały się jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Ten projekt nie był jakby, tam nie było miejsca na to, żeby tam dopracowywać coś nie wiadomo jak graficznie, ale chodziło właśnie o optymalizację procesu w taki sposób, żeby on był seamless, że użytkownicy nie zauważają, że w ogóle realizują jakieś zadanie. I po tym, jak wdrożyliśmy to rozwiązanie, no w ogóle problemy z tym, że nie mogli się rano zalogować, no, zniknęły. Także nie powracając do nich, mogliśmy się zajmować tam optymalizowaniem kolejnych działań i oparte to było tak naprawdę czysto o rozwiązanie backendowe. Tam pracy jakby z zaprojektowaniem tego ekranu nie było zbyt dużo, natomiast z samym cyrklowaniem procesu, tego jak użytkownicy wchodzili w interakcję, jak najbardziej. Innym przykładem sytuacji, w której rzeczywiście musimy dbać o to, żeby nasi użytkownicy mogli korzystać z rozwiązań, które im przygotowujemy, jest taka sytuacja, w której my sobie zaprojektujemy nawet najpiękniejszy design, tak? Wspaniały ekran, ale który się nie załaduje, ponieważ rozwiązanie nie było przygotowane na przykład na taki poziom obciążenia albo zupełnie nie przewidywało jakiegoś typu interakcji. W związku z czym bardzo częstą zmienną, którą ja biorę pod uwagę w trakcie badań z moimi użytkownikami, która nie pojawia się zawsze jako jedna ze zmiennych, które gdzieś tam wchodzą i czytam sobie na przykład jakieś use case'y, case study, jest badanie wydajności. No, w tym przypadku no, to tutaj mamy jakąś tam zmienną ilości błędów w zależności od ilości użytkowników w czasie. Co my jako UX designerzy tak naprawdę możemy z tym zrobić? No, tak naprawdę niedużo. My nie wpłyniemy tutaj bezpośrednio na to, żeby dobrać inne rozwiązanie serwerowe, czy optymalizować jakieś zapytania na bazę danych, tak? Tutaj my, naszą rolą jest wskazanie deweloperom miejsc, w których muszą wykazać się szczególną uważnością, szczególną uwagę przykuć do tego, żeby przejście przez ten proces było bezproblemowe, żeby było płynne. I później na etapie właśnie tego, jak dostajemy z powrotem zakodowaną wersję do testów, także zwracać na to szczególną uwagę, także nad tym pracować, co często nie przekłada się bezpośrednio na jakieś zmiany po naszej stronie w interfejsie, ale na developmencie dzieje się całkiem sporo.
W przypadku natomiast, w którym nie mamy do czynienia z jakimś takim prostym systemem, często mamy złożone jakieś integracje, musimy korzystać na przykład z zewnętrznego API, z zewnętrznych systemów, które dostarczają nam jakieś dane, tam także jako UX designerzy nie musimy oddawać całkowicie pola, bo często sprowadza się to do tego, że użytkownik klika jakiś przycisk i wysyłamy go na zewnętrzną aplikację, albo coś się dzieje, a użytkownik tylko widzi, że coś się zadziało. I tutaj opowiem o pewnym przykładzie, gdzie mieliśmy system, w ramach którego przyjmowaliśmy dużo operacji kasowych. I te operacje kasowe, one były zgrane z kilkoma jakimiś zewnętrznymi systemami, one tam się musiały ze sobą pokomunikować, żebyśmy mogli wykonać jakąś konkretną operację, tak? Czyli mieliśmy listę operacji i na ich podstawie mieliśmy za zadanie sobie na tym ekranie utworzyć potwierdzenie. Tak, to generował się dokument, on się gdzieś wysyłał i sobie mógł dalej działać. I po tym, jak tak naprawdę zaprojektowaliśmy ten ekran, dostaliśmy te wymagania od użytkowników, wiedzieliśmy, co to ma robić, razem z teamem deweloperskim na etapie tego dopasowywania rozwiązania, weryfikowania jego możliwości, dopiero dowiedziałem się, że te wszystkie integracje pozwalają nam na automatyzację tej operacji. Czyli dostaliśmy wymaganie od klienta, że mamy generować jakiś tam raport, on będzie generowany przez użytkownika tyle i tyle razy. I jako, że była to czynność powtarzalna, którą było można bardzo łatwo rozpisać jakby w czasie i zadaniach, okazało się, że można ją było całkowicie zautomatyzować. I na podstawie analizy tak naprawdę razem z teamem deweloperskim możliwości technicznych tych integracji byliśmy w stanie w ten sposób przeprojektować ten ekran. Wszystko działa, po prostu nie musieliśmy go robić w ogóle. Działo się to zupełnie automatycznie, integracje generowały ten raport w tle, a mi odpadła potrzeba optymalizowania, utrzymywania tego widoku. Pozostałe dane nie były jakby kluczowe dla tego procesu, więc można je było rozesłać do innych ekranów. I ten etap weryfikacji możliwości tak naprawdę technicznych naszych, albo weryfikacji możliwości technicznych zewnętrznych rozwiązań w momencie, kiedy mamy już jakiś tam stack technologiczny dopracowany, widziałbym na etapie analizy konkurencji, czyli kiedy zadajemy sobie pytanie, jak inni podeszli do tej funkcjonalności, jak inni podeszli do tego problemu, my powinniśmy zadać pytanie, a jak my możemy do niego podejść, w jaki sposób my możemy sobie to rozegrać, jak możemy ten proces zoptymalizować. I tutaj jak najbardziej zachęcam do tego, żeby właśnie zadawać takie pytania teamowi deweloperskiemu, rzucać im takie łamigłówki i razem z nimi później mużdżyć, bo często my z pozycji nawet laika, nie wiedzącego dokładnie, w jaki sposób wytwarza się kod, możemy tak sformułować pytanie, że im coś zakliknie, znajdą jedną jakąś gotową biblioteczkę, która nam załatwi cały proces. No ale żeby to wszystko realizować w sposób optymalny, żeby móc wchodzić sobie z deweloperami na taki poziom rozmowy, na którym byśmy chcieli sobie współpracować, no to musimy się z nimi efektywnie komunikować. I komunikacja to jest rzecz, która tutaj się pojawia tak niemalże leitmotiv dzisiejszego wieczoru, gdzie każdy z nas wspomina o tym, że jest to kluczowa rzecz, zarówno właśnie w obrębie naszych zespołów, ale także pomiędzy nimi. No i my jako UX-owcy powinniśmy pamiętać o czymś takim, że często mówi się, że deweloperzy mówią innym językiem. I tutaj Michał Bartyzel w swojej książce Oprogramowanie szyte na miarę nazywa to nonszalancją programistów. Może opowiem o tym na przykładzie. Realizowaliśmy system we współpracy z archidiecezją, z kurią. I Kościół to jest taka instytucja, w której jest bardzo dużo imion. Nie chodzi tutaj o to, że dlatego, że jest dużo ludzi, oczywiście jest ich tam, tych naszych użytkowników końcowych całkiem sporo, ale po prostu jest dużo imion, tak? Mamy pierwsze imię, czyli to, które mamy w dowodzie osobistym, jak komuś rodziców fantazja poniosła, to mamy też drugie imię, ale jako, że jest to system kościelny, mamy imię z chrztu, imię z bierzmowania, a jeśli mówimy o osobach, które wstąpiły do zakonu, mamy też imię zakonne.
Użytkownicy w trakcie testów, w trakcie formułowania tego, w jaki sposób, w trakcie formułowania wymagań, tego, w jaki sposób powinno się to dziać i w trakcie rozmowy z nami, szli zaparte, że to jest, że po prostu to jest imię, tylko na drugie imię tak samo mówili drugie imię. I te wszystkie imiona w kontekście naszego systemu, one wchodziły ze sobą w różne interakcje. Czyli na przykład, jeśli mieliśmy jakiś wydział, który zajmował się komunikacją, dla niego ważniejsze było na przykład imię z chrztu, bo to było imię, którym się zwyczajowo wszyscy do jakiejś osoby zwracali, a niekoniecznie musiało być to imię pokrywające się z tym, które jest jako pierwsze imię w dokumentach. To jest wręcz nagminna sytuacja w pokoleniu naszych dziadków. Natomiast inny wydział, na przykład księgowy, nadpisywał imię z chrztu imieniem z dokumentów, bo musiał generować jakieś dokumenty, na przykład kasowe. No, kolejny wydział nadpisywał imieniem zakonnym imię z chrztu oraz imię z dokumentów, a jeszcze w innym imię z dokumentów nadpisywało imię zakonne. No, po prostu absolutny galimatias, gdzie każdy z wydziałów był święcie przekonany, że no przecież wszyscy korzystamy z tego samego imienia, to jest imię obowiązujące. I było wielkim zdziwieniem fakt, że no tak nie jest. Jakkolwiek klient korzystał z dość ograniczonej jakby puli tych imion, dla mnie ta zmienna tak naprawdę, z którą pracowaliśmy, miała jakby takie pokrycie w rzeczywistości, ja sobie tą nazwę taką zwyczajową temu nadałem, to programiści nadali sobie oczywiście swoje nazwy. I w momencie, w którym mieliśmy jakieś zadanie w ramach naszego systemu, tak? Mieliśmy wygenerować jakiś dokument, mamy pierwsze pole, nazwisko, imię, coś ma się zaciągnąć. Co? W zależności od wydziału oczywiście miało się zaciągnąć zupełnie coś innego. System do nas wraca, dostajemy feedback, tak? Zaciąga się nie to imię, co trzeba. Trzeba teraz wytłumaczyć deweloperom, które imię ma się zaciągnąć. Pół godziny tłumaczenia tego, o którym imieniu mowa, tak? Że jak działa chrzest, dlaczego jest ważniejszy od tego imienia z dokumentu, dlaczego nie możemy zespolić tej, dlaczego nie jest to jedna zmienna, dlaczego akurat w tym wydziale jest ważniejsza. Tak, za każdym razem podchodziłem do tego tematu, że muszę wytłumaczyć, dlaczego tak jest, tak? Zrozummy system, działajmy na tej domenie, na której sobie tam pracujemy, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Nie trzeba tak robić. Można wziąć udział w jednym spotkaniu z deweloperami, zobaczyć, jak oni to ponazywali i dla skrócenia czasu komunikować się nawet po prostu ich językiem, bo po półtora roku kolejnych iteracji tych samych problemów szybciej dużo było mi już posługiwać się tak naprawdę nazwami tych zmiennych, nie baniem się ich, nie baniem się dopytania o to, a co jest w tym polu, a jaka zmienna jest w tym polu i gdzieś sobie tego zanotowaniem, gdzieś sobie działaniem z tym, ale skracałem często właśnie spotkania nad pojedynczymi zmianami, nad pojedynczymi bugami z godziny czy 40 minut do 5 minut zmień z name na baptism name, okej. Okay. Także tutaj jakby praca na konkretnych zmiennych, praca razem z deweloperami też daje nam wymierne korzyści, tak? Bo możemy sobie w naszym interfejsie nie zmieniać nic wtedy przez 2 tygodnie, a praca będzie cały czas szła. Będziemy dostawali kolejne informacje, będziemy mogli kontynuować nasze testy na kolejnych wersjach. I tak naprawdę w tym oraz w wielu innych momentach, w których kluczową właśnie jest ta komunikacja i chodzi nam o to, żeby jak najbardziej zwiększyć efektywność naszej pracy, to analiza biznesowa jako jakby field of knowledge przychodzi z całym zestawem pojęć oraz metodyk, które dają nam do ręki bardzo konkretne narzędzia oraz cały jakby warsztat i pojęcie do tego, w jaki sposób organizować tą swoją wiedzę. Możemy sobie te procesy analizy biznesowej mapować na nasze procesy designerskie i na odwrót. Te dwie jakby dziedziny, one bardzo dobrze wchodzą ze sobą w synergię i bardzo polecam zainteresowanie się także tym tematem, szczególnie w sytuacji, w której mamy bardzo zmienne środowisko, w którym na przykład mamy projekt za projektem, każdy jest nieco o czym innym i musimy się bardzo efektywnie w krótkim czasie komunikować, dogrywać. Do tego,
co analiza biznesowa jako dziedzina nam daje, to takie szersze spojrzenie na osadzanie procesów, które sobie na przykład cyfryzujemy, na osadzanie tych funkcjonalności, w których nasi użytkownicy się znajdują, w szerszym właśnie biznesowym kontekście, tak? Czyli experience użytkownika nie wynika tylko z tego, jak wchodzi sobie w interakcję z jednym ekranem i czy my przesuniemy ten przycisk w lewo czy w prawo, czy on będzie żółty czy czerwony, tylko to, jak usługa na przykład funkcjonuje jako całość, jak ekosystem różnych rozwiązań, tak? Bo mamy na przykład system, który działa na trzech typach urządzeń mobilnych, pralce i telewizorach, które są wszystkie ze sobą połączone i wymagają jakiejś interakcji z użytkownikiem, żeby móc wykonywać swoje zadania. W związku z czym, budując takie całe ekosystemy różnych rozwiązań, które są ze sobą połączone, dostajemy od analizy biznesowej bardzo konkretne właśnie metody, pojęcia, tak naprawdę gro wiedzy, która później staje się bezcenna na etapie już nie tylko projektu, ale właśnie wdrażania tego systemu, utrzymywania go i cały czas optymalizacji. Także reasumując, co bym chciał, żeby było jakby tutaj zostało po mnie jako domknięcie tej wypowiedzi, tak? Czyli zbytnie skupienie się na designie powoduje pomijanie wymagań jakościowych, czyli wymagań niefunkcjonalnych, tego, żeby rozwiązanie działało w sposób płynny, żeby się szybko ładowało, żeby nie miało jakichś dziwnych skoków wydajności, żeby robiło to, co ma robić, tak? Czyli brało odpowiednie zmienne na przykład do jakichś obliczeń. I zawsze pamiętanie o tym. Zmiany wprowadzane w silniku systemu przyczyniają się do poprawy doświadczeń użytkownika bardziej niż zmiany tylko w interfejsie, tak? Czyli jesteśmy w stanie tak zoptymalizować z naszym teamem deweloperskim ekran, na którym my nic nie zmienimy, albo który jest absolutnie tak prosty, że to jest jeden input albo jeden przycisk i na którym my nie nawymyślamy, nie stworzymy po prostu lepszego interfejsu niż jeden przycisk, który wykonaj akcję, natomiast deweloperzy mogą stworzyć tam magię, która się zadzieje niezależnie od nas i wykona wszystkie operacje za użytkownika. No i lepsze zrozumienie możliwości technicznych pozwala podejść do projektowania doświadczeń użytkowników z szerszej perspektywy, tak? Czyli z tej naszej perspektywy biznesowej, gdzie budujemy sobie ten kontekst szeroko, gdzie patrzymy na racje wszystkich interesariuszy, więc będą to i osoby z biznesu, tak, klient i będziemy to my jako projektanci, ale będą to też eksperci do spraw wdrożenia, eksperci do tego, jak to będzie później utrzymywane, w jaki sposób będzie to działało. I z tym chciałbym Was tutaj tak naprawdę zostawić jako z podsumowaniem. Dziękuję tymczasem za uwagę, liczę na pytania.